witam bardzo serdecznie i tych, których mam w drugiej części holu. Zapraszam tutaj nieco bliżej, bo właśnie zaczynamy pierwszy akord festiwalowych odsłon. Festiwal filmowy po raz 11 w tym roku i po raz 11 w sposób szczególny znaczą się różne jego punkty i jego program. Zaczynamy od tego, co w sposób pierwszy dociera do widza, czyli do obrazu. Bardzo mnie cieszy fakt, że zaproszenie przyjęła para, bardzo twórcza para, Joanna Górska i Jerzy Skakłon, którzy tworzą kombo twórcze o nazwie Homework. Sama idea twórczego zespołu nie jest w zasadzie czymś nowym, ale też można powiedzieć, że nie jest to taki w krajobrazie polskiego designu i projektowania byt pierwotny i taki powszechny. A oni świetnie sobie z tym radzą. Oczywiście jest coś takiego jak grupy i kolektywy, które faktycznie projektują, to są wydawnictwa, to są ludzie, którzy projektują znaki graficzne, opakowania i właśnie bardzo podobny tego typu asortyment. Natomiast oni zajmują się czymś, co zdefiniowali od samego początku. Postanowili popełnić wielką uwagę w stosunku do plakatu i to bardzo mocno wywarło piętno na ich twórczości. Dzięki temu plasowali się na jednym z najwyższych pozycji na pudle właśnie wśród projektantów i wszystkich, którzy uprawiają sztukę plakatu. Od samego początku również zdefiniowali pewien swój kod językowy, który jest bardzo dla nich charakterystyczny i rozpoznawalny, ponieważ postawili na lapidarność i syntezę oraz sięgają do tego, co w obszarach do eksploatowania skojarzeń jest nie takie oczywiste i nie takie częste. Joanna i Jerzy skończyli studia na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki i Malarstwa i w tym kierunku bardzo podążają. Dziś można powiedzieć, że są grupą, która ma na swoim koncie prawie 300 zrealizowanych projektów. A te projekty dotyczą nie tylko samego plakatu szeroko pojętego, ale to, co dzisiaj nas bardzo interesuje, to ilustracje, które właśnie za Państwem są. Dotyczą między innymi klasyki kina. Ponieważ śmiało można powiedzieć, że kiedy projektant ma zlecenie, to musi mieć również szczęście do zleceniodawcy. I oni takie szczęście mieli, ponieważ z dystrybutorem filmowym właśnie podjęli decyzję, że zilustrują te kilkadziesiąt tytułów, jak chociażby Casablanca czy Ostatnie tango w Paryżu. Ale nie tylko poświęcają swoją twórczość dla dziesiątej muzy, to też twórczość plakatowa w obrębie też teatru, jak jeszcze większa synteza, którą w zasadzie oddają w dwukolorowym wymiarze dla Teatru Powszechnego w Warszawie, bo ograniczają go tylko do czerni i do bieli. W zasadzie po ponad 20 latach istnienia ich na rynku takiego designu i takiego języka i kodu wizualnego są wciąż rozpoznawalni. Wypracowali swój własny język, który jest ponad uniwersalny. Jest ultranarodowy i są rozpoznawani pod każdą szerokością geograficzną. Więc nie będę więcej mówić, chciałabym, żeby zabrali właśnie oni dzisiaj głos. Serdecznie dziękuję. Jasiu? Się nie przygotowałam tutaj na wystąpienie. Chciałabym przede wszystkim serdecznie podziękować za zaproszenie nas do udziału w tej wystawie. Cieszę się, że taka wystawa Homework Movie jest już drugi raz w naszej karierze. Znaczy taka wystawa, którą poświęcamy plakatom filmowym, bo do tej pory wcześniej wystawialiśmy częściej chyba plakaty teatralne, mi się wydaje, niż filmowe. Także cieszę się, że możemy je tutaj Wam pokazać. Ja też dziękuję za zaproszenie osobno i
dziękuję wszystkim przybyłym. Zachęcam do obejrzenia wystawy, do zadawania pytań. Zapraszam. Do poczęstunku. Tak, tak, oczywiście. Tak. Szanowni Państwo, jak wiecie, nie wszyscy, którzy mają dużo do powiedzenia obrazem, mówią tak przed mikrofonem, zatem pozwólcie, żeby i obrazy mówiły, ale oni chyba będą zakulisowo również z Państwem chętnie rozmawiać. Zatem przy kieliszku wina, przy przekąsce, a przede wszystkim przy fantastycznym towarzystwie naszych wybitnych gości, bo za takich ich należy trzeba uznawać pomimo bardzo młodego, metrykalnego wieku. Należy korzystać z tego, że są, ponieważ mają naprawdę wybitny dorobek. Dziękuję serdecznie i witam na 11. Festiwalu Grand Prix Comeda.